A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta, wilki i owce, a na samym końcu powstali ludzie. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. Nazywam się Paweł Chojecki. Jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Zapewne niewiele wam to mówi, chociaż ostatnio trochę coraz więcej i chwała Bogu, ale przedstawię się od strony funkcjonalnej, czyli kim jestem, kim powinien być każdy pastor, czyli pasterz chrześcijański. W każdym razie teistyczni ewolucjoniści mówią tak. Ja słyszałem tak, jedna z większych bzdur, jakieś tam orki czy coś, jak się pojawiły w oceanach. On mówi, no wilki latały, leci wilk, patrzy, o, zdechła ryba na plaży, tam zjem zdechłą rybę, jaki cymesik, nie? Dobra, no zjadł, przychodzi drugi wilk, nie ma już zdechłej ryby na piasku. O, leci tam nad brzeg, patrzy, a tu nad brzegiem jakieś ścierwo pływa. No to on tak łapkami do tej wody. Dobra, ja już mam tę rybkę. Zjadłem sobie. No i przychodzi trzeci wilk. Nie ma na plaży ścierwa. Przy brzegu nie pływa. To mówi. Ja se zrobię pęcherz pławny. I czepek nakłada. Płynie. I to jest orka. No naprawdę.